W tym filmie spróbuję przekazać Wam ogólny zarys idei, jaka kryje się pod pojęciem prawdopodobieństwa. Na pewno spotkaliście się już ze słowem prawdopodobieństwo. Prawdopodobnie spotkaliście się z tym słowem. Wiecie, że ono ma coś wspólnego z takimi sytuacjami, kiedy mamy do czynienia z losowością, ze zjawiskami, których w wyniku dokładnie przewidzieć się nie da. Zaczniemy może od najprostszego przykładu. Wyobraźmy sobie, że mam monetę. Mam monetę. Tutaj jest moja moneta. Po jednej stronie zwykle mamy orzełka. Orzełek ma koronę. Dziób tutaj ma piękne skrzydła. Tutaj ma piękny ogon. Powiedzmy, że mamy orzełka. Czyli z jednej strony jest orzeł. A z drugiej strony monety, od spodu, po tej niewidocznej stronie, jest reszka. I teraz załóżmy, że nasza moneta jest uczciwa. Czy czasami się mówi, że jest symetryczna? To znaczy, że obie jej strony, poza tym, że mają inny obrazek, to są dokładnie takie same, jeżeli chodzi o wagę i różne inne własności. W każdym razie chodzi o to, że jeżeli podrzucę tę monetę. To jest dokładnie taka sama szansa na to, że spadnie na płasko orłem do góry lub że spadnie na płasko reszką do góry. Więc taką monetę, która spełnia ten warunek, że szansa na to, że wypadnie orzeł i na to, że wypadnie reszka jest dokładnie taka sama, nazywam po prostu uczciwą monetą. No i teraz możemy się zastanowić, jakie jest prawdopodobieństwo. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, na przykład, że wypadnie orzeł. Czyli o, jak orzeł. No i to, co robimy w matematyce, zwykle w tej sytuacji, i to jest taka definicja prawdopodobieństwa, jaką znacie, znajdziecie w większości podręczników, to że to prawdopodobieństwo jest dane jako taki stosunek, gdzie w mianowniku mamy liczbę taki symbol będę używał na oznaczenie liczby liczbę wszystkich możliwości wszystkich jednak, jednakowo prawdopodobnych możliwości. Wszystkich możliwości. Natomiast w liczniku mam liczbę sprzyjających zdarzeń czyli sprzyjających, sprzyjających zdarzeń. Czyli w mianowniku mam wszystkie możliwości, a w liczniku te, które sprzyjają mojemu warunkowi. W tym wypadku moim warunkiem jest to, że wypadnie orzeł. A ile jest wszystkich możliwości? No, zakładamy, że moneta spada na płasko, czyli nie stanie na krawędzi, więc mamy dwie możliwości. To jest równe dwa, tak? Mamy dwie możliwości, wszystkie, a sprzyjające to jest ta, kiedy wypadnie orzeł. To jest jedna z nich, czyli licznik w tym wypadku jest równy 1. Czyli w tym naszym konkretnym przypadku prawdopodobieństwo tego, że wypadnie orzeł jest równe 1 druga. Lub jeżeli ktoś woli zapisać sobie ten ułamek jako procent, no to będzie to 50%. To jest dokładnie to samo. 50% to znaczy połowa, czyli 1 druga. Inna możliwa definicja prawdopodobieństwa jest związana z pojęciem doświadczenia czy eksperymentu. Możemy też o tych 50%, czy to jednej, drugiej, myśleć w inny sposób. Wyobraźmy sobie, że bierzemy tę monetę i podrzucamy ją, nie wiem, 100 razy, 1000 razy, milion razy, miliard, bilion. Im więcej, tym lepiej. I patrzymy, ile razy wypadnie orzeł. Czyli liczymy, jak często wypada orzeł. W stosunku do wszystkich rzutów, które wykonaliśmy. No i możecie się przekonać, to nawet jest bardzo dobre doświadczenie, żebyście sobie je wykonali. Na przykład możecie wziąć pudło, wsypać do niego 100, czy nie wiem, ile tam będzie mieli monet, potrząsnąć tym pudłem. No i, i potem policzyć, ile będzie, ile z tych monet będzie miało na wierzchu orła. No, to jest to, tak, jakbyście po prostu na przykład 100 razy wykonali rzut. No jedno, to, to samo osiągniecie, rzucając 100 monet jednocześnie. I możecie sobie sprawdzić, że im więcej tych doświadczeń wykonacie, tym bardziej stosunek orłów do wszystkich, do wszystkich, do liczby wszystkich rzutów będzie się zbliżał do tej jednej drugiej, do tych 50%. Oczywiście istnieje jakieś znikome prawdopodobieństwo, że jak rzucicie 1000 razy monetą. To 1000 razy z rzędu wypadnie orzeł. Jednak jest to bardzo mało prawdopodobne. Jak będziecie powtarzać ten eksperyment wiele razy, to ten stosunek liczby orłów do wszystkich rzutów będzie coraz bliższy 50%. No dobrze, to teraz zróbmy sobie jeszcze jakiś inny przykład, który nam zilustruje to, o czym tutaj mówiliśmy. Powiedzmy, że mamy kostkę, taką zwykłą sześcienną kostkę, jakiej się używa. W wielu grach planszowych, powiedzmy, że tutaj mamy jedynkę, tutaj są dwa, tu jest trzy. Mamy kostkę i również zakładamy, że jest to uczciwa kostka, czyli że szansa na to, że kostka upadnie którąś ze ścian do góry, jest taka sama dla każdej ze ścian. No i w tym wypadku ile mamy możliwości? No mamy takie możliwości, że wypadnie 1, 2, 3. 4, 5 lub 6, czyli mamy 6 możliwości. I to, że kostka jest uczciwa, że jest czasami się mówi symetryczna czy idealna, oznacza, że każda z tych, z tych możliwości jest tak samo prawdopodobna, że jest taka sama szansa na to, że wy, wypadnie którakolwiek z tych możliwości. No i teraz możemy sobie, sobie zadawać pytania. Możemy na przykład zapytać się: jakie jest prawdopodobieństwo, że wypadnie jedynka? Czyli, że wypadnie jedynka. No to znowu liczymy nasz stosunek. Ile jest wszystkich jednakowo prawdopodobnych możliwości? No wszystkich możliwości mamy sześć. Tak? To przed chwilą to powiedziałem. A ile jest tych zdarzeń spośród tych, z tych sześciu, które spełniają warunek, który tutaj, którego tutaj zażądaliśmy? Że wypadnie jedynka. No jest tylko jedna możliwość. Tak? Zakreśliłem ją tutaj. Czyli w liczniku mamy 1, a więc prawdopodobieństwo tego, że wypadnie 1, jak rzucimy raz kostką jest równe 1 szósta. Teraz zastanówmy się, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że wypadnie 1 lub szóstka na przykład. No to znowu wszystkich możliwości mamy 6. A ile jest takich wyników rzutu? które spełniają ten warunek, którego prawdopodobieństwo chcemy obliczyć. No zobaczmy. Jedyn, jedynka, tak jak powiedziałem, lub szóstka. Czyli są dwa takie zdarzenia, które spełniają nasz warunek. Spośród wszystkich sześciu. Czyli w tym wypadku w liczniku będziemy mieli dwójkę. A więc prawdopodobieństwo tego, że wypadnie jedynka lub szóstka jest 1 trzecia. Dobrze, teraz zastanówmy się... Jeszcze na koniec, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że wypadnie liczba parzysta? Że wypadnie liczba parzysta. No to musimy policzyć, ile jest liczb parzystych. No bo wiemy, że w mianowniku zawsze będzie szóstka. Natomiast w liczniku musimy wstawić liczbę tych zdarzeń, które sprzyjają temu warunkowi, które spełniają ten warunek, który którego zażądaliśmy. No więc parzysta jest dwójka, parzysta jest czwórka i parzysta jest szóstka. Więc ile jest takich wyników, które spełniają warunek, który sobie wymyśliliśmy? No są trzy takie wyniki. Czyli prawdopodobieństwo tego, że wypadnie liczba parzysta jest równe 3 szóste, to można skrócić i będziemy mieli jedną, drugą. To tyle, jeżeli chodzi o najprostsze przykłady. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów z prawdopodobieństwa.